Witajcie z tej strony Sebastian, wciąż jestem w Ulsan, teraz znajduję się na Diabelskim Młynie. Nagrywałem ten odcinek normalnie do tego vloga, ale postanowiłem, że taki krótki dziennik też nagram, więc też zrobię ujęcia może do środka. Na 106 metrów wysokości byłem najwyżej. I jakie są plany teraz najbliższe? Dzisiaj jest piątek, jutro samego rana, czyli w sobotę, przeniosę się do hotelu w Pusan, czyli do takiego ładniejszego miasta, aniżeli Ulsan. I pozostanę tam do poniedziałku rano. W poniedziałek rano będę leciał przez Tokio do Waszyngtonu i na koniec do Filadelfii w Pensylwanii. I w Pensylwanii spędzę bodajże jeden dzień, będę wracał dopiero do domu. Także z krótkiego projektu zrobił się taki dłuższy wypad, ale tak to zazwyczaj bywa. No i pozdrowienia w takim razie i przepraszam dalej za jakość dźwięku i obrazu. Agnieszka powiedziała mi, że zasilacz do tej kamery naszej podstawowej dotarł już do domu. I dlatego będę w Szczecinie, to zacznę korzystać z tej normalnej kamery. Przynajmniej docenimy ją znowu, no nie? Bo ostatnio na nią narzekałem trochę, a jednak ta GoPro, nie ma do niej polotu. Na szybko pokażę, co jest w tej kabinie. W razie czego tak mamy telefon, jest klimatyzacja, tutaj jest radiejko, można sobie włączyć. Co jeszcze? Tutaj kolejne radio, bezpieczniki, głośniki i jesteśmy zamknięci od zewnątrz, więc nie możemy się wydostać. No i tyle. Piękne widoki, naprawdę bardzo ładnie tutaj jest. A to jest hotel, w którym teraz zamieszkuję, czyli hotel Lotte na 16 piętrze i właśnie te okna, które tam widać, to ja tam na 16 piętrze teraz jestem. Wpadajcie na piwo, zapraszam. Dobra, pozdrawiam i do zobaczenia później.